Dzień dobry Państwu, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Mieszkańcy. Ta sesja przejdzie do historii nie tylko z tego powodu, co jest na tej sesji przedmiotem obrad, ale z powodu tego, co się na tej sesji dzieje. Nie mam słów chyba, bo jest to kolejna sesja, w której uczestniczę i opadło ze mnie powietrze i chyba dobrze są tylko 3 minuty. Odniosę się tylko do jednej rzeczy. Partycypacja społeczna, która jest tak ładnie opisana w tym raporcie, powinna się nazywać chyba dyktaturą deweloperską. Ostatni rok, 2018, to nie jest, nie znalazłabym chyba przykładu na to, że ta partycypacja miała miejsce. Mieliśmy chociażby mieliśmy ileś tysięcy uwag, które poszły do niszczarki. Na tej sali pani dyrektor Wydziału Planowania powiedziała, że uwagi do studium to są szmele. Ciekawe. Na tej sali słyszeliśmy różne ciekawe sformułowania, zachowania radnych w stosunku do mieszkańców. Podobnie się działo na komisjach, w których ja też uczestniczyłam, w których nie powiem, czy nas wyszydzano, ale jeżeli się traktuje, mówi się o ludziach, którzy nie we własnym interesie, tylko w interesie wszystkich mieszkańców występują w jakimś celu. Mówi się o nich tak zwani obrońcy, ekoterroryści. Prezydent tego nie widzi. Widzi tylko ten hejt, który jest jakby w stosunku do niego, ale cały ten hejt, który się wylał na ludzi, którzy o coś walczą w tym mieście, ten hejt przeszedł niezauważony. Tam było mnóstwo takich i w dzienniku, i w kurierze. Było mnóstwo rzeczy, które powinny być, nie wiem, czy nie ścigane w tym momencie, ale cisza. Na ten temat, na temat obrony mieszkańców jest cisza. Partycypacja w Lublinie nie istnieje. Mieliśmy się okazję o tym przekonać, mamy się okazję przekonać dzisiaj na tej sali. Nie mówię już o tym, że zabiera nam się głos, nie mówię o tym, że mandaty, różne rzeczy. Nas się po prostu nie słucha. Nas się nie słucha. Ani panel obywatelski w tamtym roku, ani referendum. To już do znudzenia, bo wszyscy przedmówcy to tak naprawdę powiedzieli. Nas się nie słucha. Mieszkańcy byli tylko po to, żeby oddać swój głos w wyborach, a po wyborach to już sorry, winę tu. Ja mam... Znaczy ja się tak poczułam, to jest moje prywatne zdanie. Mam pytanie do pana prezydenta Krzysztofa Żuka. Panie prezydencie, czy pan jest zadowolony z tego, co pan opisał jako partycypacja społeczna? Czy pan uważa, że ta partycypacja w Lublinie istnieje? Dziękuję. Ja oczekuję tylko odpowiedzi. Dziękuję.